Dzień dobry, Irena Kuczyńska, pleszew24.info. Dzisiaj mam dwoje gości, Sławę Madalińską i Macieja Rocha Banaszyńskiego, czyli będziemy rozmawiać o nadchodzącym coraz szybciej 32. wielkim finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sława, ile Ty już lat grasz w orkiestrze Jerzego Owsiaka? No, 30 lat już w tej chwili jest. 30 lat grasz w orkiestrze Jerzego Owsiaka. A kiedy oddałaś stery w młodsze rączki? No nie wiem. No, chyba szósty, siódmy rok teraz? Tak. To był przechodziło tak stopniowo, więc to ciężko stwierdzić, kiedy to oficjalnie tak przeszło. Ale ciągle jeszcze jesteś. Tak, ciągle jeszcze jesteś. Tak. Może powiedz tak w kilku zdaniach, co się zmieniło przez tych 30 lat? No przede wszystkim to się zmieniła forma rozliczania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dlatego że dzisiaj profesjonalna firma odbiera od nas pieniądze, a wcześniej to było tak, że zazwyczaj Bank Spółdzielczy w Pleszewie nas rozliczał, pieniądze przechowywaliśmy, do drugiego dnia przetrzymywaliśmy i dopiero wtedy były dostarczane. Działo się to na wizji, odbierali od nas bezpośrednio te pieniądze. No myślę, że tak wielkich zmian, takich naprawdę mocnych to nie było, dlatego że serca pleszewian są cały czas tak samo otwarte. Przez 30 lat wyrosło całe pokolenie. Czy zdarzają się takie sytuacje, że przyszły dzieci tych, którzy zaczynali? Oczywiście, że tak. No, na pewno Dominiki Banaszyńskiej oboje synowie chodzą z Wielką Orkiestrą już teraz. No, pewnie takich dzieciaków by było dużo, dużo więcej. No, w tej chwili nie pamiętam tam nazwisk wszystkich, ale na pewno już to jest drugie pokolenie. Dobra. Co się takiego wydarzyło, że Pan przystąpił do Wielkiej Orkiestry, zaczął grać u Owsiaka? Wcześniej już tak razem ze Sławą, czy jak to było? No ja to akurat nie zaczynałem bezpośrednio od sztabu, tylko ja od samego początku, od takiego szeregowego wolontariusza zbierającego na ulicy. Aha. No i to tak już chyba 16 rok, teraz jest 16 rok od mojego pierwszego finału, no i tak stopniowo coraz bardziej, nie wiem, czy przez moje doświadczenie coś tak bardziej byłem pomocny w sztabie, no aż w końcu tak wyewoluowało, że już zaczęliśmy się dzielić obowiązkami odnośnie organizacji, poszerzaliśmy naszą ekipę, coraz więcej pomysłów na to wszystko było, no i tak... Zostałem szefem. No tak wyszło. I fajnie było na ulicy? Pamięta Pan wtedy to chodzenie po ulicy? Jak to się człowiek czuje, jak tak chodzi z puszką? No to jest... W zależności od pogody, chociaż ja się nie spotkałem z taką ekstremalną pogodą, chociaż mój pierwszy finał, no to już takie śniegi były, ale nie takie, że nas zasypało. Ale mieliśmy dość ambitną ekipę, z tego co pamiętam, to właśnie był mój pierwszy finał, wpadliśmy na pomysł, że pieszo, jak jeszcze nie wyremontowano ulicą dzisiaj 70. Pułku Piechoty, pieszo doszliśmy do Kowalewa, żeby pod tamtejszym kościołem zbierać Udało nam się dotrzeć, wróciliśmy cali zdrowi na finał, który jeszcze wtedy pamiętam na rynku był kiedyś rozstawiony taki duży namiot i tam była taka większa impreza i tam byliśmy na podsumowaniu. Super. Powiedzcie, ile osób tak jest zawsze zaangażowanych w organizację? W sztabie ile jest? No, w sztabie jest tak w granicach 12 osób, takich, które są bardzo mocno zaangażowane, bo to jednak trochę wymaga i czasu i bieganiny. Natomiast wolontariuszy to my mamy średnio 140 osób na całe miasto i gminę Pleszew, nie? A może nazwiska tych takich, którzy są w tym sztabie od lat i tak... No to chyba najbardziej, mam wrażenie, niezastąpioną osobą u nas w sztabie jest Przemek Kubiak, który od wielu lat pełni funkcję takiego naszego księgowego mózgu, takiego liczenia tego wszystkiego planującego. To wszystkie właśnie i tak nawiązując do Przemka Kubiaka, to w ubiegłym roku co godzinę mi wysyłał SMS-a i cały czas na profilu Irena Kuczyńska blog aktualizowało się i tyle osób podglądało. Zapraszam też w niedzielę, bo już rozmawiałam z Przemkiem, że będzie mi te dane wysyłał i będziecie Państwo na bieżąco, ale oczywiście trzeba też obserwować przez cały czas fantastyczny w tym roku profil Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kto go tak aktualizuje i kto go wymyślił? No, w tym roku nasza już w sumie wieloletnia też wolontariuszka, która też zaczynała tak jak ja od ulicy, ale z czasem właśnie coraz wyżej dochodziła do tego stanowiska. Teraz jest taką już pełnoprawną, można powiedzieć, rzeczniczką naszego sztabu i przede wszystkim osobą zajmującą się naszymi portalami społecznościowymi, czyli Natalia Perlińska. Natalia Perlińska. No No świetnie. Czyli tak, Natalia Perlińska, Przemek Kubiak. Sława dalej. No na pewno Lidia Wieczorek. Lidia Wieczorek. Ania Kostka. Ania Kostka. Druk Zygmunt Reszel. Który też jest od samego początku, tak jak ja. Hania Rzeszutek. No, Dominika Banaszyńska z całą rodziną. Tak. No, Dominiki mąż to jest brat Macieja, więc po prostu rodzinnie. Rodzice Macieja tak samo. Moja żona z czasem dołączyła. No, wcześniej jeszcze nie moja żona, teraz już od kilku lat żona. Grzesiu Grytka. No, też jest... Oczywiście, proszę Państwa, te osoby spotkamy w szkole podstawowej nr 2 w Świetlicy, gdzie od lat jest miejsce Pleszewskiego. Głównie w stołówce. Głównie w stołówce. Tak, w stołówce to jest wejście z dworu też, nie? Tak, jest wejście z dworu też. I tam jest sztab, więc jeżeli będziecie mieli jakieś własne skarbonki, zbierane pieniążki w skarpecie na orkiestrę, to tam po prostu można przynieść, bo kiedy czasem tam jestem i widzę, jakie to ludzie fajne rzeczy przyniosą. Ale też pisaliście na fanpage'u, że już orkiestra gra w wielu pleszewskich firmach. Gdzie macie te puszki? To są tak zwane skarbony stacjonarne, tak? Tak. To jest to, no więc mamy w tym roku 24 połączone z imprezami. Niektóre są zarezerwowane dla pewnych imprez towarzyszących, które dopiero się w konkretne dni odbywają, ale oprócz tego no to właśnie w sklepach, restauracjach, nawet w firmach większych pleszewskich. Każda firma, która... Nie wiem, czy możemy powiedzieć? Możemy chyba. No możecie, to jest oficjalne, więc nie ma. No tak naprawdę szkoła muzyczna jak co roku, bo to jest nasz partner i co roku Zajezdnia Kultury, biblioteka nasza. Tak, ale w firmach widziałam w zakładach jakichś też. No, w Famocie, gdzie Pan Maciej pracuje. W Famocie, we Florentyna w tym roku także dołączyła do naszego działania. No, a Ramir, nie było tak. Oprócz tego też salon tatuażu Old Times, połączony też barber Old Times też z nami. No, Bartek Rogacki z... ale on już od lat od lat. No i to jest świetne, że coraz więcej osób się wokół tego dobrego dzieła jakoś skupia. Ale powiedz mi jeszcze, Sława, bo w tym roku bardzo aktywnie gra Biblioteka Pleszewska, prawda? I to Czas Kobiet jest w tej chwili. Możesz przypomnieć może? Włączyła się ławka numer 4. Wspaniałe imprezy. Zaczyna Agnieszka Słupianek w piątek super wykładem o kobietach wolontariuszkach. To na pewno bardzo fajnie, ciekawe. O pleszewiankach, bo przodkinie nasze były wolontariuszkami, prawda? Dzień później, w sobotę jest takie warsztaty relaksacyjne. Dominika właśnie prowadzi też warsztat dotyczący takiej kreatywności, plastyczności. Iza Szpek chyba też. Przez cały dzień jest book crossing, gdzie w bibliotece można oddać albo też za wrzut do puszki nabyć książki, które ludzie nam przekazują. No ponadto też jest w tym roku taka dosyć znacząca nowość i fajna sprawa, że będzie robione badania spirometryczne, badania, które generalnie no to trzeba położyć te parę 100 złotych ponad. Czyli tak, będzie aparat do badania wydolności płuc i kto jeszcze? USG. Tak. Też jest możliwe, że będzie? Tak, i będzie USG też. Aha, no. I będzie można sobie, to tam pisała... Zarzut do puszki. Zarzut do puszki nie mniej niż 20 zł. No ale to jest logiczne. Ale jeszcze w bibliotece będzie jedno męskie wystąpienie. Może Pan Maciej... No to po raz kolejny Pan Paweł Sarwinowski wesprze nasze działania i po raz kolejny zaprezentuje nam świetny repertuar przygotowany przez siebie. Zapewne poprzez kontakty ze swoimi wieloma znajomymi reżyserami i przedstawi nam 4, zapewne zdaje się, że znakomite filmy. Tak? No właśnie, a przy tym Paweł jest gawędziarzem, doskonale go znamy i na pewno warto po prostu przyjść. Dobra, no to mamy to, co się wydarzy wcześniej, a teraz sama niedziela. Znaczy się, przepraszam jeszcze tutaj, że wejdziemy, bo już się 2 imprezy odbyły. Tak, krew. Tak. Wspaniała akcja, naprawdę kapitalnie przygotowana, profesjonalnie, przy tym wielu darczyńców, bo to tak należy nazwać. A jeszcze dzień wcześniej odbył się turniej piłki nożnej u nas na sali pokoleniowej. Też bardzo fajna, ciekawa akcja. I oni z puszkami przyjdą w niedzielę, tak? Tak. Bo z puszkami przyjdzie Janusz Kasprzak od tych krwiodawców, przyjdzie Tomek Zawada, prawda? I to. Dobra, przyjdzie Zuzanna z tymi z biblioteki, ale to na pewno będzie wszystko świetne. Ale powiedzcie teraz mi, aha, bo jeszcze przygotowujecie fajne rzeczy na licytację, o tym też musimy powiedzieć. Bo licytacja będzie w niedzielę w Zajezdni Kultury i takie 5 najciekawszych fantów. O, teraz to ciężko powiedzieć. No ale co wam do głowy przychodzi? No coś, co w zeszłym roku też było fajnym gadżetem, który otrzymaliśmy od firm wspierających Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czyli po raz drugi będzie można nabyć okulary limitowane. Okulary Jurka Owsiaka. Tak, tak. I one poszły w zeszłym... Zaprojektowany przez Jurka Owsiaka. W zeszłym roku chyba to był najdroższy. Najwyższy i skiturowa jazda na nartach ze starostą. Ale też w tym roku są kapitalne naszyjniki, tak, takie zawieszki, limitowane. Zegarki też? No chyba zegarków akurat nie ma. Ale bo ja widziałam ważne, bo ile jest tylko tych zawieszek na całą Polskę? Z każdego naszyjnika, które to właśnie będziemy mieli do listowania, będą dwie sztuki, jedno serduszko, jeden okrągły naszyjnik z takim grawerunkiem wośpu ze srebra. Z każdego jest tylko 500 sztuk na całą Polskę. Na całą Polskę. A my ile mamy? No jeden taki. No więc mamy jeden taki, tylko będzie 500 w całej Polsce. Pięknie wykonany, więc ale macie jeszcze coś oprócz tego oczywiście wośpowego? Mamy jeszcze gadżety niewośpowe. Takie tu z Pleszewa. Przyniesione przez anonimowych i takich, którzy chcieli... No mamy bieg ze starostą, tak? Na pewno. Tak. Co jeszcze potem mamy? Na przykład są wykonane przez wolontariuszki z CWIO piękna torba własnoręcznie robiona i do tego piękny szal. Ponadto są obrazy, właśnie to zdjęcia zrobione w formie obrazów wilków. O, tak. Widziałam to. Piękna Warto rzecz. Sobie zobaczyć na stronie właśnie, tutaj nie na stronie. Mamy parę fajnych voucherów, na przykład wyjazd do Zakopanego na 2 dni, prawda? W całości opłacony. Piotrek Kowalik. Związek Nauczycielstwa Polskiego Piotrek Kowalik. Dla fanów sportu też coś ciekawego, bo też tego nie było u nas wcześniej. Koszulka reprezentacji Polski piłki siatkowej z autografami zawodników. Więc też nie lada gratka. No i teraz jesteśmy w niedzielę, rano się te dzieci wszystkie schodzą, dostają te identyfikatory, prawda? A najmłodszy ile ma lat? O kurczę. To będą ci, te małe banaszyńskie? Nie, on już urósł, bo już u mnie był na... Już nie są najmłodsze wcale, o nie. Ten mały też nie? Już też chyba nie. Nawet nie wiem, czy jakieś roczniaki się nie trafią. Aha, czyli to. A psy będą? Marianna już nie przychodzi z psem. No nie, już nie. Ale nasz sztab jest otwarty dla wolontariuszy. Sztab jest otwarty, więc jak będzie chciał przyjść ktoś ze zwierzątkiem przyjść, to przychodzą rano i wychodzą, tak? Każdy ma przynieść swój kubek, bo jesteście oczywiście ekologiczni, żeby nie wyrzucać. Kto was będzie dożywiał? No tym razem to będziemy mieli część posiłku z sali bankietowej Ewa, będzie również restauracja podmiejska, no i jak zawsze kadwanie, pizza. No właśnie, i jeżeli ktoś będzie chciał dożywić tych 140 wolontariuszy, to ja myślę druhu, żeby jesteście też otwarci na jakieś smakołyki. No zresztą pojawiają się ludzie, którzy przynoszą ciasto, eklerki, zawsze mama tutaj banana. Takie wspaniałości też robi, więc jesteśmy otwarci. Pięknie. Naprawdę. I w południe jest bieg, tak? Nie, bieg już jest wcześniej. No wiem, od 9:00. Tym razem wcześniej, niż zwykle właśnie od godziny 9:00. Bieg w plantach tradycyjnie policz się z cukrzycą. Ale słyszałam, że maraton będzie. Będzie dla chętnych, dla najbardziej wytrwałych. Znalazł się anonimowy darczyńca, który za każdy przebiegnięty maraton dodatkowy wrzut do puszki dokona. Tak jest. Oprócz tego coś też dla morsów, atrakcja, strażacy z OSP Kowale wystawią zbiornik, w którym będzie można morsować, chociaż nie wiem, czy pogoda będzie taka morsowa. Przy Wigwamie. Aha, przy Wigwamie, przy Wigwamie. No jeszcze świetnie. Jest puszka wystawiona na naszym lodowisku. Wiem, i tam będzie lodowisko, jest puszka, ale wejście z godziny 18 będą przeznaczone na woźb. Tak jest. A na Kręgielni czwarty tor, całą niedzielę tak też na woźb. Przygotowałam się do tego, sobie różne rzeczy poprzeglądałam. No czyli wy tam siedzicie, liczycie cały czas te pieniądze, składacie meldunki, ludzie przychodzą, atmosfera i potem co? O 16 jest licytacja, kto ją poprowadzi? No jak zawsze Ania Bogacz. Ania Bogacz i potem co? Potem koniec licytacji, koniec wszystkiego. No i światełko do nieba przed 20. Tym razem wyjątkowo światełko do nieba jest w okolicach Zajezdni, tam na torowisku, tak, tak. Dlatego żebyśmy bardzo chcieli, ażeby wszyscy wolontariusze mogli zobaczyć koncert. Koncert jest fajny, ciekawy, a tak to zawsze oni jeszcze gdzieś tam po ulicach jeszcze chodzą, więc zależałoby nam po prostu, żeby o tej 20 się pojawili. Czy goście koncertu będą też, będziecie chodzili z puszką między gośćmi, czy przy wejściu? No, na pewno będą. Nie, to wolontariusze też będą obecni na sali. Aha, też będą na sali. Nie będzie z tym, pod tym względem problemu. Nie będzie problemu. Chcielibyście coś jeszcze dorzucić, jakoś zachęcić kogoś do czegoś? Ja to przede wszystkim bym chciała podziękować za te moje 30 lat grania tutaj w Pleszewie, że tak hojnie, tak fajnie, tak serdecznie pleszewianie podchodzą do sztabu. Nigdy nam się nie zdarzyło nic nieprzyjemnego. Nie było sytuacji, które no, by jakieś powodowały konflikty. Także za to serdecznie dziękujemy. Zapraszamy. Nie bijemy rekordów, to nie jest tak. Fajnie jak się uda, ale nieważne ile, ważne, że razem. O. Ważne, że razem. Ale tu jeszcze musimy jedno dodać, że zawsze z Pleszewem w pleszewskim sztabie gra Czermin, prawda? No tak, zwykle to byli po prostu wolontariusze, którzy z Czermina, którzy zamiast zbierać w Pleszewie byli właśnie w wioskach okolicznych. A w tym roku w Broniszewicach w sobotę poprzedzającą nasz finał też będzie większa super impreza w sali. Tam będzie też mnóstwo atrakcji zorganizowanych. I turniej darta chyba tam jest też, nie? Tak, też, tylko że ten turniej darta odbywa się w niedzielę. Turniej darta to już w dniu finału. I kasę przywiozą. No tak, dokładnie. I też będą wolontariusze, tak jak zwykle zawsze w Broniszewicach, w Czerminie, na ulicach będą kwestować. Na ile liczycie? O, to już dawno przestaliśmy liczyć. Zawsze jest takie wrażenie, że Sława mówiła, że nie patrzymy na rekord, ale zawsze tak w połowie dnia myślimy, w zeszłym roku było więcej, nie będzie w tym roku rekordu, a tu nagle przychodzi kilku wolontariuszy, rzuca puszkę i nagle jest takie doładowanie. Pamiętam jak było w ubiegłym roku. No to ty już powiedziałaś, dziękujesz ludziom, że jest tak fajnie, że Pleszew taki jest otwarty że nie ma żadnego problemu, czy stoicie pod kościołami, czy na rynku, gdziekolwiek nie ma problemu. A co by chciał szef powiedzieć? No cóż więcej mogę dodać, no też jestem bardzo wdzięczny, że całe miasto tak chętnie nas wspiera, że nigdy nie było właśnie, tak jak Sława powiedziała, jakichś problemów odnośnie tego, gdzie są nasi wolontariusze, wręcz ludzie się nawet dopytują, czy tu, czy tam, gdzie będzie można nas spotkać, w jaki sposób nas wesprzeć, też właśnie tych wszystkich darczyńców, którzy dosłownie w tym tygodniu to już zasypują nas przedmiotami, które chcieliby wystawić na licytację. Cieszymy się, że jest taki duży odzew, że Pleszew jest taki bardzo chętny na to działanie, że właśnie puszki stacjonarne, które zawsze się boimy, czy to zapełnimy, a tu nagle wychodzi takie boom, kiedy się w ciągu jednego dnia wszystkie puszki praktycznie znikają. Dziękuję, że wolontariusze też są tacy chętni, że tak jak w tym roku może nie, ale w ubiegłych finałach to dosłownie tydzień i już 120 miejsc wolontariuszy było zajętych, więc pod tym względem Pleszew aż żywie się do pomocy. Kochani, portal pleszew24.info, blog Irena Kuczyńska wspiera wszystko, co się fajnego w naszym mieście dzieje. Oczywiście jesteśmy z wami, będziemy na bieżąco relacjonować. Może jaki filmik nagramy gdzie po drodze, może jakie rolki, może spotkamy jakichś fajnych wolontariuszy i na pewno spotkamy się w sztabie. Kochani, ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Moimi gośćmi byli dzisiaj fantastyczni pleszewianie Sława Madalińska, Maciej Roch Banaszyński, Irena Kuczyńska. Do zobaczenia, siema w niedzielę. Do zobaczenia.